Postanowiliśmy zrobić jeszcze zlot kosatkowy. Znaczy, ja poprosiłem ziomeczku, żebyśmy zrobili pokaz sztucznych ogni. Znaczy, chodzi mi o to, żeby zobaczyć, w jaki sposób wystrzeliwane są te rakiety. Wiesz, tak z bliska, żeby zobaczyć, nie? Co i jak. Ktoś tu w ogóle, jaki ten opresor, jak się steruje tą kosatką, tu przed chwilą opresor latał. Jaki on jest malutki w stosunku do tej kosatki. No kurde, nieźle to wygląda. I zrobimy teraz zlot kosatkowy, słuchajcie. Już tam widzę, raz, dwa. Ktoś za blisko chyba podpłynął brzegu i jest już w powietrzu, więc chyba będzie musiał resetować kosatkę. Same łódki gdzieś tu w pobliżu. Zobaczcie, jak to... Ty, ja mogę go... To... Wow, ja mam torpedę. Ja pierniczę, jedna kosatka na drugiej się pojawiła. Jak to wygląda? Tutaj motorówki wyskakują w powietrze. Czekaj, nie da się wyłączyć namierzania? Czekaj, jak podpłynę... Nie da się tu już, tu jest za płytko. Ktoś mnie rakietuje. O nie, tu jest za płytko. Tu jest za płytko, trzeba cofać. Nie mogę, o nie, mam śruby w powietrzu. O kurde. Ej, nie mogę wycofać. Daj, nie wiem, czy stąd uda mi się odpłynąć. Zobaczcie, jak to wygląda. Za dużo... Ja pierniczę. Ja muszę wyjść na zewnątrz, zobaczcie, jak to wygląda. Czemu się rakietujecie? No spokojnie. Ja mam taką prośbę, mógłby ktoś postrzelać z tych takich rakiet prowadzonych? O, może tak? Może nie. Jak to wygląda? No mnie też ktoś strzelił, raz czy dwa. Ja pierniczę, ale to... Ja... To w powietrze leci jedna i druga. O, poleciała rakieta. Ja pierniczę. Co tu się wydarza? Wow! O co chodzi? Ej, o co biega? O nie! O, spadłem do wody! Ja pierdziel. Jak to wygląda? Konsola by chyba wybuchła, jakby przyjęła tyle kosatek w jednym miejscu. No. Ja pierdziel. Co tu się dzieje? Ja pierniczę. Nieźle to wygląda, ej. Te rakiety w ogóle jakieś takie zlagowane są, jak są w powietrzu. Rakietami. Myśmy się już tu zajęli. O, ale poleciało. Fajnie to wygląda. No? Ja, ile rakiet w powietrzu. Urany. No bardzo dużo.
Ja idę na plażę to zobaczyć. Ej, ale super jest to, że można stać na tych kosatkach, nawet jak one płyną i się nie spada z nich. Może. Dobra, słuchajcie, prośba do was taka. Ja postawię jakieś auto koło mnie na plaży. Zobaczymy, jak wyglądają w ogóle wybuchy z tych kosatek, z tych rakier, dobra? Postawię jakieś auto koło mnie, niedaleko, tak żeby można było obserwować. I wszyscy w to auto, naraz, postarajcie się, tylko jeszcze nie teraz. Wiecie, wystrzał, nie? Zobaczymy, jak wygląda ten wystrzał. I potem, no, po prostu w jeden samochód strzelimy. No, to by było ekstra. Czekajcie, skołuję jakąś furę. O, coś się zlagowało mocno. O. No. O. Dobra, to odliczam, słuchajcie, od 10 do 0 i na 0 wystrzeliwujecie i strzelacie w ten, przyczepę, dobra? Którą tu postawiłem na plaży. No to trudno, no to nie będą się liczyć. Dobra, uwaga, odliczam, 10. Dobra, no. To będzie fajnie wyglądać, jak wszystkie kosatki się wystrzelą naraz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja pierniczę. Uwaga, lecą! O, kurde! Krzyśka, że się sprzątnęli, ale przyczepa dalej cała. No możecie się przesiąść na drugie stanowisko, jeszcze wystrzelić. Druga salwa, uwaga. Lecą. Lecą. O kurde, nie wiem, nie. Ale zlagowane te rakiety. No super to wygląda. Ja myślałem, że one mocniej walą. A czekaj, ja zobaczę. Jeszcze żyje ta przyczepa. Naczepa. Uwaga. Ja zobaczę, jaki ma splash damage. Czy mnie też rozwali, jak będę stał obok, daleko? Uuu! Nie! Nie o co chodzi. Na mnie spadło. Dobra, rozwaliliście ją. Ile tam rakiet poszło? To są, to chyba jak zwykłe rakiety działają te. Szkoda. Aha. No dobra, możemy tak zrobić. To ja zmieniam kamerę na pierwszą osobę. No i możecie strzelać. Chodźmy wszyscy w jedno miejsce. Wszyscy, co tutaj są na plaży. Czekamy na rakietę. No. Dobra, odliczam. Gotowi? 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0, start. O kurde. O kurde. Ej, gdzie wy celujecie? What? Wszystkich naraz celowaliście, no. Ale ciężko, znaczy nie wygląda to tak spektakularnie, bo te rakiety są takie, wiecie, że raz pojawia się tu, raz tam i tak. O rany. Fajne to jest, w ogóle latanie tymi rakietami jest fajne, na przykład między budynkami albo coś takiego, nie? Spoko jest ta kosatka. No, to też w sumie. No, bo jest całkowicie za darmo, nie? Ale z drugiej strony też nigdy paliwo się nie kończy, nie? No właśnie sobie uświadomiłem, że z nimi cały czas rozmawiam, a mam ich wyciszonych na OBS-ie, cholera. O rany. Ale generalnie fajnie spotkanko wyszło. Zrobiliśmy jeszcze takie spotkanko kosatkami. No, powiem wam, że ja w ogóle tych pojazdów nie widzę z daleka, nie? Czy w sensie tych kosatek, bo one mi się nie doczytują. A czekaj, da się tym? Patrz! Podnoszę kosatkę. Co? Patrz, da się przesuwać tym pistolecikiem kosatkę. Ale beka. Patrz, da się z brzegu ją stegować. What? Jak orkę, nie? Zobacz. Ja pierdzielę. Poważnie. Zobacz, normalnie do wody. O, także jak wam kosatka, wiesz, pojawi się na brzegu, będziecie mogli ją z powrotem zwodować. Następna. Ojej, ja operwałem. Paczeki, zmasowany atak na kosatki. Nie ma przyjeżdżania. O kurde, jak to wygląda. Zmiażdży mnie! Ja pierniczę. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku z zabaw kosatkami. No chciałem zobaczyć koniecznie, jak wygląda strzelanie tymi rakietami, wiecie, z trzeciej osoby, nie? Jest to naprawdę fajne. Trzymajcie się, na razie, hejas.